Co robi osoba, której się podobają zarówno chłopaki, jak i dziewczyny? Biznes. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrze i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będziemy mówić o tym, na co wydaje pieniądze, czyli wchodzimy w sferę wydawać mądrzej. Nie będę mówić o tym, na co wydaje pieniądze po to, żeby, nie wiem, kręcić vloga, że o, zobaczcie moje życie i kupiłem sobie frytki, tylko raczej chodzi o to, że jestem przykładem, na szczęście nie jedynym, takiej przemiany człowieka od idioty finansowego do geniusza to pewnie mi daleko, ale do człowieka ogarniętego finansowo, czyli takiego, który podejmuje mądre, rozsądne, w większości, bo nie zawsze, ale rozsądne decyzje finansowe i myślę, że to po prostu może dać do myślenia wszystkim osobom, które też są na tej drodze, ale są gdzieś tam wcześniej jeszcze, czyli albo są w spirali kredytowej, w takiej, w której ja byłem kilka lat temu, albo zaczynają widzieć problemy finansowe, albo myślą, że dobrym pomysłem będzie wziąć kartę kredytową i tak dalej, czyli jeszcze nie ogarniają do końca, jak działa świat finansowy. No a chcą ogarniać, no bo to, że coś robimy źle, to nie jest problem do momentu, kiedy chcemy się rozwijać, chcemy to zmieniać, chcemy wyciągać wnioski, żeby już później robić lepiej. No i właśnie dla takich osób jest ten dzisiejszy odcinek. No to dobra, ale najpierw zapytam Cię, czy Ty masz wideokurs, który możesz pobrać pod tym nagraniem? Pobrać oczywiście za free, znaczy nie za free, za maila. Jak zostawisz maila, to dostaniesz 10 nagrań o 10 metodach zwiększenia sprzedaży w Twojej firmie lub w Twoim projekcie. Także zachęcam Cię, linka masz poniżej. No i zachęcam Cię oczywiście też na ekspert.com.pl po nasze książki, a jest ich całkiem sporo, więc jak nie wiesz, na co wydawać pieniądze, to tam możesz tak wydawać, że to się zwróci, jeśli tylko coś z tym zrobisz. No ale dobra, wieczorku, do brzegu. Gdybym Ci teraz dał milion, nie, dobra, zmieńmy to pytanie, bo ktoś potem maile zacznie pisać, gdzie mój milion. Więc gdybyś teraz dostał milion, to co byś zrobił? Co byś zrobił? Jakbyś miał kartkę, długopis i byś sobie trzeba było rozpisać ten milion, co byś zrobił? I większość ludzi tak naprawdę, gdyby miał odpowiadać uczciwie, no bo dobra, oglądam program finansowy, to tutaj pewnie coś finansowego trzeba powiedzieć, ale nie, tak uczciwie, jak faktycznie dodatkowy milion na stole. Większość ludzi powie, czy pomyśli o rzeczach konsumpcyjnych. Samochód, nowe mieszkanko, wyjazdy, motory, nie wiem, kłady, ogólnie zabawa. Zabawa, wydatek, konsumpcja. Nie żeby z konsumpcją było coś złego, chociaż nie żeby też z konsumpcją było samo dobro powiązane. Natomiast chodzi o sposób myślenia, że ludzie, którzy mają problemy finansowe wieczne, tak zwane, no to oni zadziwiająco często mają te konsumpcyjne myślenie, tak? Czyli są pieniądze, trzeba wydać na coś dla siebie. Uwaga, uwaga, przypominam, że już niebawem otwieramy zapisy do naszej platformy Nowoczesna Firma. Jest to wyjątkowa platforma dla przedsiębiorców, w której mogą się zarówno edukować, jak i poznawać ze sobą oraz robić wspólne interesy. Zapraszam Cię na nowoczesnafirma.org, abyś zapisał się bądź zapisała na listę oczekujących. Ludzie, którzy mają sukces, myślą, są pieniądze, trzeba je jakoś zwiększyć, trzeba je jakoś zainwestować. W związku z czym to pytanie, co byś zrobił z milionem, jest takim dobrym otwieraczem do tego, na co w ogóle się powinno wydawać pieniądze, a raczej w jakiej kolejności, ponieważ absolutnie nie będę nikogo zachęcać do tego, żeby nie konsumował, żeby nie cieszył się rzeczami na przykład, czy usługami kupionymi dla siebie, dla własnej frajdy i tak dalej. Jak najbardziej. Chodzi raczej o właściwą kolejność, która w naszym społeczeństwie raczej jest prawie zawsze zaburzona. W sensie u prawie każdej osoby w naszym społeczeństwie te kolejności się pomieszały, sposób wydawania pieniędzy jest bezsensowny, bezpodstawny, został wykreowany przez banki, przez różne instytucje, przez duże firmy, które nam po prostu wyprały mózg drogą różnych reklam, drogą akceptacji tego, że no przecież wszyscy mają kartę kredytową, to jest fajne. Albo włączasz jakąś telewizję i tam RRSO, ostatnio nawet widziałem, 352% jedna firma miała. RRSO 352%. Szok to jest. To jest szok. A te lepsze to miały 20-30% w skali roku. No to jest absurd. To jest absurd. Kto to kupuje? No, ja wiem kto.
ludzie, którzy jeszcze się nie sparzyli odpowiednią ilość razy, albo nie wyciągają wniosków i tak dalej. Ludzie, którzy są tak naprawdę mięsem armatnim dla wielkich rekinów finansowego świata. No tak trzeba powiedzieć sobie wprost. I te reklamy, żeby było śmieszniej, bo to akurat mi się włączyły po skokach narciarskich, czy w przerwie skoków narciarskich, więc to było TVP1. No to się zastanawiałem, jak to jest, że ta telewizja, którą ogląda tyle osób starszych i tak dalej, dopuszcza takie coś. Reklama kredytu na 352% RRSO rocznie, o co tu chodzi? Co oni nie wiedzą, kto to ogląda i czym to się może skończyć? No ale cóż, już zostawmy to i skupmy się na swoich własnych finansach, ponieważ nad tą sferą masz dużo większą kontrolę niż nad państwową telewizją albo jakąkolwiek inną. W związku z czym, na co wydaję pieniądze? Po pierwsze, to co już wspomniałem tak naprawdę, moja pierwsza myśl dzisiaj, i to mi zajęło lata, żeby dojść do tego momentu, ale dzisiaj jest tak, jak ty byś mi dał milion, dasz? No proszę, no, weź daj milion. Za rok, jak będzie tak inflacja szalała, to wszyscy będziemy milionami operować, także spoko. W każdym razie, gdybyś ty mi dał milion, to moja pierwsza myśl dzisiaj będzie nieruchomość, może złoto, może nowi pracownicy i tak dalej. Kilka innych tematów, które poruszę za chwilę. Natomiast już nie byłaby, tak jak na przykład 8 lat temu, jakbyś mi dał milion, to moja pierwsza myśl na 100% to by był samochód jakiś. Na 100%, nie ma innej opcji, samochód. To by była pierwsza myśl. Jakbym się nie doliczył samochodu za milion, bo by wyszło, że nie wiem, samochód za 300 tysięcy bym sobie sprawił jakiś, to by zostało 700, to zacząłbym kombinować nad nieruchomością, ale nie inwestycyjną, tylko dla siebie. No i gdyby jakimś cudem zostało, w tamtych czasach to jeszcze za 700 tysięcy można było kupić jakąś nieruchomość. Teraz to już niebawem to już będziemy kawalerki za 700 kupować. W każdym razie, jakby jeszcze coś zostało, no to pewnie bym rozkminił może wakacje w Mexico i tak dalej. Tak bym myślał, to jest automatyczne, to byłoby automatyczne i to jest automatyczne dla większości ludzi dzisiaj istniejących na świecie. Natomiast życie pokazuje, zarówno moje, jak i paru moich znajomych, a raczej coraz większej ilości tych, którzy są ogarnięci, że jednak to myślenie jest bezpodstawne, nielogiczne, głupie i jest efektem, produktem działań, no, nieetycznych firm i tyle, no, powiedzmy to sobie wprost. W związku z czym zdecydowanie bardziej lubię swoje dzisiejsze podejście, że jakbyś mi dzisiaj dał milion, to moja pierwsza myśl to będzie właśnie albo nieruchomość inwestycyjna, albo zwiększenie zespołu i tak dalej, czyli takie rzeczy. Nie żebym z tego miliona sobie nie uczknął tysiaka na jakąś przyjemność dla siebie. Może nawet 5, ale nie milion z miliona. Nie, nie, nie. W związku z czym rozkminiałbym, żeby inwestować. Także to jest moja pierwsza zasada, tak, że na co wydaję? Na inwestycje, nie na konsumpcję, znaczy w pierwszej kolejności na inwestycje, a nie na konsumpcję. Także nawet przykład tego auta, w którym nagrywamy ten program, jest ciekawym case'em, ponieważ ten samochód służy w naszej firmie tylko do nagrywania programów. On jest typowo samochodem inwestycyjnym i to tak naprawdę, nie żeby się oszukać, że o, ktoś zawsze marzył o Bentleyu, to zrobimy tam program też, żeby tak naprawdę, nieważne, że ten program by nie wyszedł, będzie Bentley. Nie! Do tego samochodu nikt nie wsiada w innym celu niż nagrywanie. Nikt nim nie jeździ, on stoi, nie rusza się, bo nie chcemy, żeby on się rozpadł przed czasem i tak dalej. Nie bierzemy go na imprezy, na pokazówy i tak dalej. Po prostu to jest studio nasze. To jest studio. Tak się składa, że jest mobilne, więc dobrze i tym bardziej powinno nam służyć, w związku z czym to jest samochód inwestycyjny, a każdy w naszej firmie ma już swoje prywatne samochody, którymi porusza się na co dzień. Także inwestowanie. Druga rzecz, specjalnie ją dałem gdzieś w okolicach początku, żeby nie było, bo ludzie się mogą tak przerazić, że a dobra, jacyś tam goście, przedsiębiorcy, tam inwestorzy i tak dalej, to pewnie nic dla mnie. Więc przyznam się, że zerknąłem na wyciąg z konta bankowego, żeby zobaczyć konsumpcję, żeby nie było, że jestem taki robot, że ja tylko inwestuję. Więc na co wydaję pieniądze? Powiem ci uczciwie, na 4 subskrypcje, jakie mam. Mam subskrypcje, nie 5 nawet, bo YouTube Premium mam, po to, żeby na YouTubie nie oglądać reklam i żeby móc oglądać na wyłączonym ekranie, czyli tak naprawdę słuchać, co jest bardzo istotne. Więc YouTube Premium mam. Druga subskrypcja to jest Xbox Live. Nie dla mnie wprawdzie, tylko dla dzieci, no ale jest. Ja w młodości bardzo dużo grałem, nie wstydzę się tego, ani tego nie żałuję, więc mimo, że jest taki trend, że te gry to niszczą ludziom mózgi małym i tak dalej, no nie wiem, czy mój zniszczyło, ja jakoś sobie tam w życiu radzę. Fajnie się grało, mam dobre wspomnienia, więc też wiem, że we wszystkim umiar jest wskazany, ale umiar nie polega na tym, żeby zakazać, więc nie mam żadnego problemu z tym.
żeby dzieci sobie grały. Także mam tę oto subskrypcję. Myślałem, że być może jak będzie okazja, to ja też sobie w coś pogram, a tak naprawdę okazuje się, że nie, ponieważ inne rzeczy mnie jarają i jak mam do wyboru, że tu 15 minut na Xboxie albo 15 minut uczyć się języka jakiegoś, to zawsze wybiorę to drugie i w efekcie się okazuje, że nigdy nie gram. No jakoś tak, ale to jest zawsze kwestia priorytetów, natomiast subskrypcja jest, a mówię dzisiaj o tym, na co wydaję pieniądze. Apple Music to już jest coś, z czego korzystam. Dla kogoś innego to by był Spotify, ale ja z tego korzystam, ponieważ dla mnie jednak relaks jest ważny, a do tego w moim wypadku to jest słuchanie w 90% muzyki z różnych innych państw po to, żeby ćwiczyć języki, między innymi, w związku z czym rosyjski rap, włoski pop, indonezyjski rap ostatnio nawet odkryłem, to są rzeczy, które nie tylko są fajne, zabawne, radosne, to jeszcze dają mi okazję do ćwiczenia języków, a relaks, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo istotny. U mnie ten relaks czasem przyjmuje formę nocnej pojeżdżawki, wsiadam sobie do samochodu, jadę gdzieś w kółko, lubię widok podświetlonego miasta i do tego ten rosyjski rap, więc jakbyś kiedyś zobaczył psychola na rosyjskim bicie, który w sumie jeździ trzy razy to samo kółko, to cześć, to zróbmy sobie zdjęcie. Także tak, więc taką subskrypcję mam. Co mam jeszcze? Subskrypcję Netflixa, również bardziej dla rodziny niż dla mnie, ponieważ na Netflixie ja spędzam godzinę chyba na kwartał, tak pewnie by to należało wyliczyć. W zeszłym roku obejrzałem dwie serie tak naprawdę, Wiedźmina i Alicję w Krainie... A nie wiem nawet, czy było tłumaczenie. Alice in Borderland. Japoński serial, który był trochę przed Squid Game'em i w tym samym klimacie. Więc dwie serie tak naprawdę w roku. No to też bym nie powiedział, że tutaj wciągnął mnie wir rozrywki. Ale subskrypcja jest, bo rodzina ogląda. Bardziej paradoksalnie wciągnął mnie Player. I to jest moja kolejna subskrypcja, ostatnia. Player, dlatego że oglądam programy podróżnicze, Martynę Wojciechowską, Dawida Andresa, fajnego gościa, z którego zresztą firmą robiliśmy wywiad na naszą platformę Nowoczesna Firma, firma ciężarówkowa w Stanach Zjednoczonych. Także takie podróżnicze rzeczy, zwłaszcza w dobie pandemicznej, gdzie te podróże fizyczne są trochę mniej możliwe i prawdopodobne, no to tym bardziej. Także tyle, więc to dałem specjalnie na początek listy, żeby nie było, że o dobra, ci inwestorzy to oni tacy są, po prostu oni rezygnują z życia, oni żadnej rozrywki nie mają w ogóle, oni tylko mówią, że bogaci to mają wielkie biblioteki, nie mają wielkich telewizorów i tak dalej. Spokojnie, take it easy, telewizor mam, jak możesz się domyślić, skoro mam subskrypcję Netflixa, no to jest szansa, że mam też telewizor, także po to teraz dałem. No dobra, punkt trzeci. Na co wydawałem pieniądze? Kiedyś na spłatę długów. Dzisiaj już nie mogę spłacać długów, bo żadnych nie mam, nie zostały. Natomiast chodzi mi o to, że jak tylko skumałem, że długi to jest jeden wielki wał, oszustwo, leasingi, najmy terminowe, karty kredytowe, debet w rachunku, to jest dopiero wał pierwsza klasa, bo to jest takie niespłacalne tak naprawdę, nie? To zacząłem to spłacać, jeden po drugim, techniką snowballingu tak zwanego, czyli kuli śnieżnej, czyli wziąłem najmniejszy dług, żeby najłatwiej go było spłacić. Nieważne było, że on ma trochę mniejsze odsetki niż jakiś tam większy, bo odsetki odsetkami, ale tu chodziło o psychologię, że ja chciałem w końcu coś móc spłacić, więc wziąłem jakąś małą kartę kredytową na, nie wiem, 1500, spłaciłem to, zamknąłem, zastrzegłem, pociąłem. I miałem już poczucie, że dobra, umiem spłacić jakiś dług. To wziąłem kolejną kartę, chyba tam na 3000. Spłacałem jak tylko mogłem, każda nadpłata, jaka tylko była. Jak coś mi zostało na koncie, zaraz na tą kartę. Jak poszedłem z kolegami na pizzę, to mówiłem, ja płacę za tę pizzę, a wy mi przelejcie na konto to, które wam tutaj podaję. I oni przelewali na rachunek techniczny tej karty kredytowej. Czyli nie byłem w stanie nawet tych pieniędzy stamtąd już wyciągnąć, bo kartę miałem pociętą i zastrzeżoną, a oni tam mi spłacali to zadłużenie i tak oto spłaciłem kartę kolejną. No i tak szedłem po kolei z kolejnymi rzeczami, aż na samym końcu był leasing, a później jeszcze kredyt hipoteczny i tyle. I uważam to za świetną inwestycję tak naprawdę. Spłacanie długów to jest świetna inwestycja, bo ludzie myślą, no mam dług na tam 8% albo 10% rocznie i on wchodzi w akcję. I zaczyna inwestować na rynku akcji, w którym może zarobić 8%. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Czyli ma tu akcję, 8%, być może, jak się nic nie załamie w rynku i ma pewną inwestycję w kartę kredytową, no bo jak spłaci, to będzie mieć o 10% mniej odsetek, bo nie będzie mieć tej karty. Czyli ma 100% pewności, że zarobi 10% zwrotu, a on idzie w akcję z tymi pieniędzmi.
O co tu chodzi? To jest nielogiczne. W związku z czym, dlatego też, jak tylko miałem długi i już zmądrzałem, to zacząłem wydawać pieniądze na ich spłatę. Każda nadpłata, każde pieniądze, jak ktoś mi wisiał kasę, zawsze dostawał konto jakiejś karty kredytowej. Jak tylko coś przyszło niespodziewanego, że nie wiedziałem, że dodatkowy klient na przykład się zdarzył, zawsze 100% jego wpłaty na kredyt, na zadłużenie. Nie był to miły czas, w sensie taki nie był łatwy, ale wiedziałem, o co chodzi, tak? Wiedziałem, że no, wtopiłem, no i trzeba ponieść konsekwencje jak dorosły człowiek i spłacić wszystkie długi jeden po drugim konsekwentnie, nawet jak to miało trwać lata i trwało lata, ale bez tego ani rusz. No i chwalę sobie, każda osoba, która zrobiła podobny manewr, a znam ich już trochę, mówi, że jest to świetne uczucie, spłacić wszystkie długi. Wstajesz rano i nagle takie dziwne uczucie, jak to? Nic nikomu nie jestem winien? Wow, to mam wrażenie nawet, że to nie jest tylko finansowo rozsądne, psychologicznie rozsądne, bo jest dużo mniej stresu w życiu, ale że to jest wręcz duchowo rozsądne, że duchowo nie jesteśmy wtedy nikomu nic winni. Jesteśmy wtedy w pełni wolnymi duszami, można tak powiedzieć. To jest ciekawe, no ale przecież nawet Biblia mówiła, że dłużnik jest zawsze niewolnikiem swego wierzyciela. No i to daje do myślenia. No więc kiedyś wydawałem na spłatę długów. Punkt czwarty. Na co wydaję pieniądze? Na rzeczy używane. Czyli może nie na co konkretnie, ale jak? Jeżeli się da, to kupuję rzeczy używane. Samochody na przykład zawsze kupuję używane. Dwa razy w życiu kupiłem samochody nowe, z salonu, w dodatku w leasingu i tak dalej. To były dawne czasy. Szczęśliwie życie mnie zmusiło do oddania tego drugiego leasingu przed czasem, czy nie oddania, ale scesjonowania go, sprzedaży tego samochodu przed czasem. Cieszę się bardzo. Znaczy, dociągnąłbym to, ale już chyba wtedy byłem na tyle kumaty, że widziałem, jak mnie to pogrąża. Także nie robię tego. Oczywiście teraz mamy dziwne czasy, bo wychodzi na to, że używane samochody drożeją po raz pierwszy w moim życiu przez kwestię problemu z dostępnością nowych. Ale tak ogólnie, to ogólna zasada jest taka, że kupowanie nowych samochodów kupy się nie trzyma. Uwielbiam tych ludzi, którzy zawsze na to mają kontrargument. No ale gdyby wszyscy robili tak jak ty, to kto będzie kupować nowe? I teraz wielce wziął się za rozwiązywanie problemów całego świata. To, a gdyby wszyscy byli lekarzami, bo przecież dobrze jest być dobrym lekarzem, tak? Więc gdyby wszyscy byli dobrymi lekarzami, to kto będzie szambonurkiem? A kto będzie sprzedawać truskawki? No bez sensu. Po prostu, to tam się nie martwmy całym światem, bo dostaniemy z jakiejś choroby psychicznej, paranoi, w najlepszym wypadku, tylko zastanówmy się nad swoim życiem. W moim życiu zdecydowanie kupowanie używanych samochodów, sprawdzonych. Są firmy, ja osobiście korzystałem parę razy z firmy bodajże wybierzauto.pl. To jest gość, pozdrawiam Maćka z Warszawy, który po prostu jest fachowym specjalistą, wysyłasz mu ogłoszenie, mówisz tutaj takie auto stoi, jest używane, chcę sprawdzić, czy nie było bite, czy się zaraz nie rozpadnie, czy to nie jest gruchot i tak dalej. Bierzesz tam pakiet za, nie wiem, tysiaka z hakiem i on ci wysyła 400 zdjęć, dosłownie. Parę razy kupowaliśmy auto przez niego i 400 fotek normalnie z każdej strony, wszystko, a to silnik, a to a podwozie i tak dalej, żebyś miał jak największą pewność, że kupujesz naprawdę sprawdzonego pewniaka. I tak naprawdę oszczędzasz mnóstwo kasy. I ludzie mówią, no dobra, ale ja kiedyś kupiłem używkę i mi się zepsuła. Trzeba było silnik wymieniać. Też miałem taką sytuację, że musiałem wymieniać silnik za gruby pieniądz. Ale wiesz co? Mógłbym jeszcze 7 razy w tym aucie wymienić silnik, żeby ono kosztowało tyle, ile nowy egzemplarz. Więc tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, nowe auta są tylko po to, żeby czuć najnowszy model. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ty masz miliony, to se kupuj, co ty chcesz. Nikt ci nie mówi. Ale jak to ma tak wyglądać, że my kupujemy nowe auta w najmie terminowym albo w leasingu, czyli tak naprawdę nie stać nas, ale rżniemy głupa jakąś metodą finansowania, bo my musimy mieć nowe, bo te nowe BMW-ki to one mają taki grill inny i żadne starsze nie mają. I co teraz? A ja uwielbiam ten nowy grill. Ja muszę mieć tę nową BMW-kę, bo bez tego grilla ja nie będę szczęśliwym człowiekiem po prostu. A co jak ja się zestresuję, patrząc rano na moją starą BMW-kę i ona ma ten stary grill, co jak ja od tego stresu raka dostanę, umrę? Och, tu chodzi o zdrowie. Muszę kupić tę BMW-kę, a akurat jest oferta finansowania najmu terminowego. Będę płacić 2000 przez 3 lata i potem dostanę nic. Ha, genialnie. Jeszcze 7 koła kary na zakończenie, bo się okaże, że się delikatnie zarysowało na parkingu. Genialne, brawo, brawo. To naprawdę ma sens i ja w to naprawdę wierzyłem.
No, w najmy to mi się nie udało nigdy uwierzyć, bo jak one się pojawiły w Polsce, to już byłem zbyt kumaty finansowo, natomiast w leasingi jak najbardziej księgowa mówiła tarcza finansowa, tu Excel wyciągała i takie tam, więc używane rzeczy jak się da. Tak naprawdę jedną z nielicznych rzeczy, których nie kupuję używanych są, no, pomijając majtki, telefony tak naprawdę. Telefony, chociaż zdarzyło mi się nawet jakiś czas temu, ale ogólna zasada jest taka, że widzę, a może nie zasada, może moje doświadczenie takie jest, że za każdym razem jak kupiłem używany telefon, to byłem zawiedziony. W sensie, a to coś z głośnikiem, a to Wi-Fi, a to coś, a bateria trzyma godzinę. Więc faktycznie mam wrażenie, że producenci telefonów są sprytni na tyle, że ustalili taki proces autodestrukcji tego sprzętu, że faktycznie on po paru latach jest nieużywalny. Każdy z Was, kto działa na starych telefonach, ten wie, że no, system jak zaktualizują, to ten stary telefon już działa coraz gorzej, bateria siada magicznie szybciej, nie wiadomo czemu się tak szybko psuje, w Tesli się na przykład tak szybko nie psuje, to czemu w iPhone'ie się psuje? Jakiś wewnętrzny licznik może tam jest, który ją ma wytępić. No w każdym razie, poza telefonami, jak się da, to kupuję używane rzeczy. No i tyle, i to jest rozsądna rzecz. Niektórzy mają takie parcie, że wszystko muszą mieć nowe. Mam używaną rumbę w domu, czyli odkurzacz jeżdżący. Jeździmy w Bentleyu, który został przez nas kupiony jako używany oczywiście. To by dopiero było kupić nowego Bentleya. Nie wiadomo za bardzo po co. Oczywiście, no, tak jak mówię, jak ktoś ma takie ostateczne marzenie, że nie wiem, on musi mieć nowego Bentleya i w dodatku ma 3 miliony na koncie, więc jak wyda milion, no to mu niewiele zmieni. Niech robi. Chodzi tylko o to, żeby zawsze wszystko, co robimy, było dopasowane do naszych aktualnych możliwości, nie do przyszłych, przewidywanych, potencjalnych, zaplanowanych z wielką nadzieją. Nie, do aktualnych, do tego, co jest dzisiaj na koncie, i to nie jest żadna ujma na honorze, że kupujesz używane rzeczy, że kupujesz tańsze auto czy coś tam. Jeżeli dzisiaj takie są twoje, taka jest twoja sytuacja, to właśnie świadczy to o wielkiej mądrości, że robisz zakupy zgodnie z twoją sytuacją. Także używane rzeczy jak najbardziej. Kolejny, piąty punkt, na co wydaję pieniądze? Na pracowników. Chodzi o to, że oczywiście na wypłaty to jest logiczne, tak? Natomiast chodzi o to, że jak tylko się pojawi więcej pieniędzy niż przewidywałem, to od razu myślę o zwiększeniu kadry. To jest też moja jedna z pierwszych myśli, czyli wchodzi jakiś przelew nieprzewidywany albo jakaś kampania wyjdzie lepiej niż zakładaliśmy, albo jakaś premiera książki nawet czasem wychodzi tak, że jesteśmy w szoku, że ludzie tyle czytają w tym kraju, książek biznesowych w dodatku, czyli niby niszowych. No i wtedy co? Wtedy od razu myślimy, dobra, kogo my potrzebujemy? Kto by się jeszcze przydał? A to w Instytucie Lingwistyki się tu przyda osoba do nowego kursu, a to w wydawnictwie Ekspertia się przyda, a to nowi prawnicy w naszej kancelarii Ekspertia, a to ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam. I tak myślimy o powiększaniu zespołu. To jest bazowa myśl, której nie miałem kiedyś jako jednoosobowy przedsiębiorca prowadzący JDG, jednoosobową działalność, no to zawsze myślałem, dobra, jak będę zarabiać więcej, będę mieć więcej na swoje wydatki, na przyjemności, na podróże i tak dalej. I nie myślałem, że trzeba wręcz skalować firmę w postaci pracowników, na przykład zwiększania zespołu. Było dla mnie bardziej kuszące, że jak zarobię więcej, to pojadę na wczasy do Tajlandii, niż że zatrudnię nową osobę. Dziś jest odwrotnie. Dziś zdecydowanie bardziej mnie kusi, żeby zatrudniać więcej osób, bo to jest fantastyczne. A zwłaszcza teraz, jak my już mamy zespoły międzynarodowe i codziennie sobie gadamy z Brazylijczykami, z Indonezyjczykami, z Amerykanami również, Brazylijczycy byli, z Hiszpanami, z Meksykanami. To jest super. To jest taka zabawa, że naprawdę Tajlandia też pewnie jest spoko, ale wolałbym, gdybym miał stracić jedno z tych dwóch, to wolałbym chyba jednak stracić czas w Tajlandii, niż taką możliwość pracy w fajnym, rozwojowym zespole, tworzenia czegoś nowego, fajnego, sympatycznego. Więc wydaję pieniądze na pracowników. Punkt szósty, wydaję na towar. Eko, Leszko, masz jakiś towar? Chodzi o to, że znowu, jakby dziś wyszła jakaś kampania znakomicie i byłby nadmiar pieniędzy, no to znowu, nie w czasy, nie samochody, tylko jedna z kolejnych myśli, no bo tam wcześniej pracownicy i tak dalej, ale na pewno bym pomyślał, dobra, skoro wyszła nam kampania jakiejś książki, tak, na przykład e-commerce 2.0, książka o e-commerce, o tym, jak zarabiać na sklepach internetowych, i jak tylko ją wprowadziliśmy do sklepu, to się okazało, że sprzedaje się dużo lepiej niż ja się spodziewałem, bo wydawało mi się, że e-commerce to jest temat niszowy, a tu się okazało, że wcale nie, w dodatku potem się okazało, że zresztą współautor tej książki, Przemek Przybylski, powiedział mi, że w Polsce jest kilkaset tysięcy sklepów internetowych. Jak ja bym wiedział, to byśmy tę książkę wydali już 3 lata temu. W każdym razie jest potencjał. No więc wyszła taka premiera i wtedy myślimy sobie, dobra, wpadło trochę więcej na konto wydawnictwa, co robimy? Oczywiste to było.
kontaktujemy się z drukarnią, robimy dodruki wszystkiego. Dodruki wszystkich książek, bo to no nie zepsuje się, nie zgnije, będzie leżało po parę tysięcy sztuk każdego egzemplarza i tak dalej. Będzie sobie na magazynie ubezpieczone w razie czego, pożaru i tak dalej. I lepiej mieć te pieniądze w towarze niż w gotówce. Po co mi ta gotówka? Co ja z tym zrobię? Żeby będę to trzymać w domu gdzieś po kontakt, pod poduszką schowane, żeby ktoś przyszedł i wziął? No bez sensu. Walniemy to w towar, zbieramy tego towaru, już jest całkiem sporo go na zapas. Nie tylko fajnie upłynniamy gotówkę, można powiedzieć, ale jeszcze można powiedzieć, że to jest inwestycja i to taka pewna. Bo ta książka, jak my ją dziś wydrukujemy, a sprzedamy ten konkretny egzemplarz na przykład dopiero za 3 lata, bo już mamy taki zapas, to co z tego? To wiesz co? Po pierwsze, sprzedamy za 3 lata drożej, bo pewnie będzie taka inflacja, że te książki będą wtedy kosztować 150 zeta, więc sprzedamy drożej, to raz, a dwa, kupujemy teraz taniej. Tak, bo wydruk tej książki za 3 lata będzie dużo droższy na pewno też, bo papier jeszcze będzie drożeć, tusz i tak dalej, atramenty, cudawianki. W związku z czym dzisiaj kupujemy taniej, a docelowo sprzedamy drożej. Jaka pewna inwestycja. Nie trzeba się bawić w akcje, bitcoiny i tak dalej. Tu masz pewną inwestycję we własnym biznesie. I wielu z Was prowadzi biznes, w którym ma jakiś towar, tak? Możesz kupować cegły. Niech ktoś by rok temu tak pomyślał i kupiłby styropian. Zapas styropianu. Ktoś by powiedział, mam 300 koła na koncie dodatkowo, kupię sobie styropian za to. No to dzisiaj myślę, że ten człowiek otwierałby Don Perignon, ciesząc mordę, że jest najlepszym inwestorem świata. I śmiałby się z tych wszystkich, co inwestowali w akcje, w złoto. Widoki inwestycyjne. Ja kupiłem styropian, ja jestem tu królem inwestycji. No tak. W związku z czym kupowanie towaru to jest rozsądna rzecz. Wtedy zawsze można go sprzedać, upłynnić. Nawet jakby były problemy finansowe w Twojej firmie, zawsze można sprzedawać go wtedy trochę taniej w razie konieczności i tak dalej. Natomiast jak skonsumujesz, zużyjesz, no to nic, to nie ma. Jedziemy dalej. Aha, w towarze ja też dam towar cyfrowy. To chciałem dodać, bo to jest też może być istotne. Na przykład my teraz produkujemy kurs języka koreańskiego w Instytucie Lingwistyki. Nie dlatego, że zbadaliśmy jakoś rynek fachową agencją fantastyczną, która nam powiedziała, że jest turbo rynek na język koreański. Nie wiem, jaki jest. Znaczy, znam parę osób, które by się chciały pouczyć koreańskiego, więc jakiś rynek na pewno jest. Natomiast tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was zna wietnamski i się odezwie do Instytutu Lingwistyki, to my zrobimy kurs wietnamskiego. Dlaczego? Dlatego, że ja wydaję pieniądze na mini emerytury. Dla mnie ten kurs na przykład koreańskiego czy wietnamskiego to są mini emerytury. To tak jakby kupić nieruchomość. Stworzenie kursu też kosztuje. Trzeba zapłacić lektorom, kupić im sprzęty, zorganizować mikrofony, kamery, działy gramatyczne, wymyślić skojarzenia, żeby to było dobrze, wymyślić podcasty. No, aplikacje do nauki słówek. No, mnóstwo roboty, bo te nasze kursy są mega obszerne, więc to nie są małe pieniądze, ale ja wtedy sobie myślę, dobra, no za te pieniądze, na przykład jakbym kupił kawalerkę, to oczywiście jakiś dochód będzie i nie mówię, że źle. Natomiast taki kurs to jest taka kolejna kawalerka, tak? Że jest kurs koreańskiego, który zawsze, nawet jeżeli dziś nie dojadę do celu, przepadnę, umrę, to ten kurs koreańskiego dalej będzie zarabiać, pewnie nie miliony, ale czasem ktoś coś kapnie, tak? Ktoś kupi, ktoś doda, jedziemy złym pasem, skręćmy na lewy. Ktoś coś doda, teraz się rozwalimy, a proszę. W każdym razie, no to wtedy 3 osoby w miesiącu kupią taki kurs koreańskiego na przykład, no nie? To już jest jak niezły czynsz, tak naprawdę. Nie za kawalerkę, tylko za 3-pokojowe mieszkanie już taki czynsz by można dostać. Więc dla mnie inwestowanie w firmę w ten sposób, że ja produkuję więcej produktów, usług i tak dalej, to też jest mądry sposób wydawania pieniędzy, bo to jest taka nieskończona skalowalność, tak? Możemy sobie zrobić nieskończoną ilość języków, później dodawać kolejne kraje, o czym jeszcze za chwilę. Więc uważam, że jest to rozsądny sposób wydawania pieniędzy. Punkt 7. Na co jeszcze wydaję pieniądze? Na marketing. Mój wspólnik Karol, który zajmuje się u nas marketingiem, Facebookiem i tak dalej, poskarżyłby się Wam, że ja jestem taki, że jak pytam, dobra, mamy turbo kampanię, ile my dziś wydaliśmy na marketing na Facebooku? I on mówi na przykład 4000. Ja mówię, jaki jest efekt? No, sprzedaliśmy za 7. Ja mówię, to czemu nie wydamy 40, sprzedamy za 70? I on wtedy musi mi tłumaczyć po raz 600, że tak nie działa, Maćku, że to nie jest takie proste, że to tam włożysz więcej, to wyciągniesz też więcej, bo algorytmy się uczą, są ograniczone grupy docelowe i tak dalej. Ta moja niecierpliwość jest taka w tym pohamowana. Natomiast faktem jest, że na marketingu nie można oszczędzać, a ludzie oszczędzają, tak? Przychodzą pieniądze znowu, wydatek dla siebie, nowy zegarek potrzebuje,
zamiast na kampanię na fejsie. Trzeba wydawać na marketing. Ja się tego nauczyłem latami, tak naprawdę, a to ktoś mnie, jeden wspólnik przekonał, drugi, a to sam siebie przekonałem, a to coś doczytałem i tak dalej, a to poznałem kogoś, kto ma fajną firmę i pokazał mi, jak inwestuje w marketing, więc my inwestujemy w marketing na wielu polach, w montaże TikToka, w kampanie na Google, w kampanie na Facebooku, w akcje partnerskie. Instytut Lingwistyki ma swoje dwa kanały, gdzie płacimy za produkcję tego wszystkiego, a później za promocję. Mówię cały czas o Polsce, a to wszystko jest skalowalne też za granicą. W związku z czym idzie w ten marketing sporo. Uwaga, uwaga, przypominam, że już niebawem otwieramy zapisy do naszej platformy Nowoczesna Firma. Jest to wyjątkowa platforma dla przedsiębiorców, w której mogą się zarówno edukować, jak i poznawać ze sobą oraz robić wspólne interesy. Zapraszam Cię na nowoczesnafirma.org, abyś zapisał się bądź zapisała na listę oczekujących. To się później zwraca. Nie zawsze, nie każda kampania się zwróci, to jest wiadome, ale nie można się bać inwestować w marketing, jeśli wydajesz swoje pieniądze, czyli nie jakiś magiczny kredyt na marketing wziął. Genialne, wypłacił w bankomacie z karty kredytowej, on teraz będzie Facebooka robić. Bez sensu. Natomiast mówię o tym, że jak masz już swoje pieniądze, masz wpływy do firmy, to trzeba reinwestować w marketing i ten marketing powinien w nieskończoność rosnąć razem z Twoją firmą. Ponieważ Twoja konkurencja też będzie rosła, więc oni będą coraz więcej z czasem wydawać na marketing. Jak Ty nie dotrzymasz im kroku, to w którymś momencie przegrasz wyścig. Dlatego też trzeba wydawać na marketing. Bardzo ważna rzecz. Jaki marketing? To jest tak naprawdę cała tutaj nauka, tak? Są książki na ten temat, na przykład 138. Przypadkiem mam tutaj 138 technik marketingu w Twojej firmie. Niektóre są zupełnie darmowe, na inne trzeba by trochę wydać. Natomiast zachęcam do tej książki, bo to jest pierwsza inwestycja w marketing, jaką możesz zrobić, żeby się nauczyć w ogóle tych patentów. Nie ma bata w ogóle, żeby ta książka Ci się nie zwróciła. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Więc inwestowanie w marketing to naprawdę dobra rzecz. Ósma rzecz to inwestowanie w umiejętności. Kiedyś zrozumiałem, że jedyną rzeczą, jaka mi może dać nieśmiertelność finansową, czyli to, że obojętnie co się stanie, położą mi firmę, wezmą nieruchomość i tak dalej, to co mi zostanie zawsze, to będzie mózg. A w tym mózgu umiejętności, chyba że dostanę wylewu Alzheimera i tak dalej, to gorzej, ale wtedy to i tak się nie będę takimi rzeczami już przejmować, bo będę zajęty patrzeniem w ścianę. Natomiast póki tego nie ma i oby nie było, to mam mózg działający i w nim są umiejętności. I teraz, na przykład, dajmy na to, że trzeba jednak z Polski się wynosić, bo sytuacja stawałaby się napięta. Akurat w sytuacje wojenne to nie wierzę, w tej części globu, bo pokazuje nam choćby to, że bardzo dużo funduszy izraelskich kupuje tutaj nieruchomości, mieszkania, całe budynki, osiedla nawet i tak dalej, co by sugerowało, że oni uznają to miejsce za jedno z najbezpieczniejszych na świecie, jeżeli chcą się tutaj przeprowadzać. Więc wojenne scenariusze to nie, ale takie, że jakieś nazistowskie certyfikaty dyskryminujące ludzi, co będzie tylko pierwszym krokiem, później będzie kolejne, że ty jesteś, nie wziąłeś jakiegoś preparatu, a nie jesteś taki jak trzeba, a potem nieładny jesteś, a potem masz niewłaściwe przekonania, a w końcu w sumie to my już mamy obozy, to tylko je otworzyć i tak dalej. Więc gdyby tak było, liczę, że tak nie będzie, ale gdyby tak było, dopuszczam niestety taką możliwość, no i by się okazało, że trzeba się wynosić, no to co? To ja tak naprawdę za parę miesięcy już będę mieć obcykany indonezyjski na przykład do tego poziomu, że mogę spokojnie robić biznesy w Indonezji. Już dzisiaj mogę spokojnie robić i robię zresztą interesy w Hiszpanii, w Meksyku. Meksyk to jest akurat ciekawy przykład kraju, który jeżeli chodzi o nazizm paszportowy, to się nie załapał. Jego Meksyku akurat to nie dotyczy. Także tam dyskryminacji z uwagi na to, jakie suplementy diety, że tak powiem, przyjmujesz, nie ma. Więc kto wie, kto wie. No i teraz mam taką umiejętność, albo zestaw umiejętności, tak? Czyli język hiszpański, umiejętność gadki, tak? Bo umiem gadać, tak? Modulować głos, przemawiać, uczyć się. Umiem uczyć się i innych języków, czyli Instytut Lingwistyki mogę robić po hiszpańsku, zresztą już to się dzieje. Umiem też uczyć biznesów już, ponieważ robiłem to przez lata, więc myślę, że już jakiś tam poziom osiągnąłem. No i zestaw umiejętności po prostu, o to chodzi. Umiejętności, w które zainwestowałem. Kupę kasy tak naprawdę, bo uczenie się wystąpień publicznych to nie było tak, że przyszedłem i już gadałem, tylko to było mnóstwo czasu, energii i pieniędzy wydanych na szkolenia. Ogólnie na szkolenie się wydałem ponad 100 tysięcy w życiu. Nie żałuję ani złotówki. Warto było. Tak samo jak w książki i tak dalej. To się wszystko zwraca.
później. Więc te umiejętności, tak jak właśnie języki, jak raz znasz angielski, to już go znasz. Oczywiście, jak nie używasz 3 lata, to trochę zapomnisz, ale potem sobie szybko przypomnisz. W związku z czym jesteś do przodu po prostu nad tymi wszystkimi, którzy go nie znają. I tyle. Dlatego my mamy taką frajdę robiąc Instytut Lingwistyki, bo my tak naprawdę dajemy ludziom nie kursy językowe, tylko możliwości. Możliwości zmiany ich życia. Oni później do nas piszą po roku, dwóch, nie, że tylko tam nauczyłem się języka, ale że mam lepsze życie, mam lepszą pracę, mam lepszy biznes, robię biznesy międzynarodowe i tak dalej. To jest super. Więc ja inwestuję w umiejętności. Apka do nauki języków, jeżeli kosztuje, nie wiem, 400 zł rocznie, to mnie to nie martwi, że o, taka droga apka i tak dalej. A co z tego? Przecież ta umiejętność będzie warta kupę kasy w przyszłości. To, że trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych za jedną rozmowę z obcokrajowcem. Bo tak jest, na przykład z użyciem aplikacji Italki, czyli iTalki, no to trudno, to się i tak zwróci, bo umiejętności się będą zwracać. Więc inwestycja w umiejętności to jest coś, na co lubię wydawać pieniądze. Również w umiejętności moich dzieci. Punkt 9. Inwestycja w biznesy, czyli nie tylko w marketing, w towar, ale w takie biznesy, jak na przykład zainwestowałem w siłownię. Była siłownia do przejęcia, która z uwagi na lockdowny została wytępiona przez państwo. No i stwierdzili, albo się zamykamy, albo się sprzedajemy. A że ja tam ćwiczyłem, no to stwierdziłem, no to się sprzedajcie mi. No i tak oto zainwestowałem w biznes, ale traktując to jako inwestycję, bardziej niż jako biznes, tak? Czyli no nie przesiaduję tam godzinami, tylko jest CEO, Radek, którego pozdrawiam, który tam ogarnia, decyduje, robi marketing, całą firmę, dba o to, żeby był poziom, zatrudnia ludzi i tak dalej. Mamy tam fajny zespół, fantastycznych trenerów, ekipa jest sympatyczna. No i tak oto powstał Sharks Bay, czyli pierwsza w Polsce, może nawet w Europie, siłownia dla ludzi przedsiębiorczych, dla przedsiębiorców, czyli dla osób, które coś ogarniają w życiu po to, żeby sobie usiąść, wypić kawę, herbatkę i tak dalej, pogadać, a jednocześnie, żeby nie było takiej siłowniowej atmosfery. No nie, że przychodzą takie hopki, cześć, ziomki, tylko takie raćbardziej crossfitowe, luźne, no crossfitowe to nie luźne, ale takie inne trochę ćwiczenia, nie takie wyciskanie, tylko takie dla każdego, krótki, przyjemny, no przyjemny, to Artur tutaj prowadzący ten samochód kiwa przecząco głową, że to absolutnie przyjemne nie jest, ale uważam, że może być, na pewno jest zdrowe. W każdym razie, czy taka inwestycja w biznes, nie będzie z tego zylionów, ja wiem, że bo ja sobie zdaję sprawę, jakie są różne modele biznesowe i stacjonarna siłownia jeszcze w dobie postpandemicznej to nie jest sposób, żeby tutaj nie wiadomo jak się dorobić. Ale ja to traktowałem jako kawalerkę. Tak? Czyli no, trochę drożej wyszło niż kawalerka. Powiedzmy, że dwie kawalerki. I to też taki jest cel w tym. Tyle to ma zarobić. Nie musi to zarobić nie wiadomo ile, żebym się tutaj nie wiadomo jak wzbogacił. Chciałem dać po pierwsze możliwość Radkowi CEO, z którym się znamy od lat, żeby realizował swoją pasję i swój biznes tworzył, a jednocześnie ja mam nieskończoną ilość pomysłów, więc i tak się kończy często tym, że siedzę gdzieś na kiblu, mówiąc kolokwialnie, i mam 3 pomysły, co tam by jeszcze można zrobić w tej siłowni, żeby jeszcze coś zrobić nowego, ciekawego, żeby na przykład ludzie nie musieli nosić strojów, to dajmy im stroje. Nagle przychodzą, nic nie muszą przynosić, więc jest luks, tak? Także inwestycja w biznesy i tak naprawdę nie wiem, do czego to jeszcze zaprowadzi, ponieważ niedługo będziemy otwierać zupełnie innego rodzaju firmę związaną z naturalnymi kosmetykami. Więcej na ten moment nie mogę powiedzieć, ale będzie miała dużo związku z tym, co jest naturalne, nie tylko w naturze ogólnie, ale w słowiańskiej naturze, ponieważ chcemy postawić na słowiańskość, na to, co słowiańskie, bo uważamy, że to jest piękne, to jest zdrowe i to jest bogata tradycja i w to chcemy iść. Tak jak mówię, no, na razie jeszcze nie mogę zdradzać wszystkich szczegółów, ale już od wielu miesięcy projekt się realizuje. Są badania laboratoryjne i tak dalej. W związku z czym to też jest taka inwestycja w biznes, bo to jest kolejny gdzieś tam temat, w którym pewnie no nie będę 40 godzin dziennie, ale pomysłów mi na pewno tam nie braknie, ale wrzucić kasę w zainwestowanie w to, żeby to działało, myślę, fajna rzecz, więc uważam, że wydawanie pieniędzy na biznesy to jest ciekawy w ogóle kierunek. Część z nich wyjdzie, część z nich nie wyjdzie. Niektóre jak wyjdą, to w ogóle przyniosą dużo większe zyski niż klasyczne inwestycje. Klasyczne, czyli takie właśnie jak nieruchomości czy akcje, które tam przynoszą 8% czy coś, więc biznes może przynieść 300% przecież, albo minus 100% też może przynieść. W każdym razie dla mnie biznes to jest ogólnie zabawa, więc tak czy siak się zawsze przy okazji też ubawię po pachę i uważam to za naturalny sposób wydawania pieniędzy. Na co wydajesz pieniądze? Na zegarek, na koszulkę Giorgio Armani,
Nie, na biznes, na nowy biznes, na kupienie towaru, na marketing i tak dalej. Ciekawe podejście, ale uważam, że całkiem rozsądne. Punkt 10. Na ludzi robiących rzeczy moje prywatne. Czy mówiłem o pracownikach, tak? Czyli ludzi, którzy robią w firmie różne rzeczy, ale oczywiście nie szczędzę też pieniędzy na ludzi, którzy wyręczają mnie w kwestiach innych, prywatnych. Czyli moje posiłki gotują się same, w sensie ja ich nie gotuję. No, Radek teraz by powiedział, co? Jak same? Kurde, ja wstaję rano, żeby ci ugotować z biowarzyw i biowoców pyszne, zdrowe posiłki, zbilansowane i tak dalej, a ty powiesz, że same? Nie, spokojnie, same, w sensie ja tego nie robię, bo ja mógłbym się pewnie uczyć gotowania, ale efekt byłby mozolny, długotrwały, a ostatecznie i tak tragiczny, bo próbowałem wiele razy i no, chyba tego drygu mi Pan Bóg pożałował. Także nie ma tutaj. No, jakbym zainwestował 1000 godzin, ostatecznie bym się nauczył, ale po co? No ja nie mogę robić wszystkiego. No hola, hola. Albo ja będę robić ekspansję Instytutu Lingwistyki na rynek indonezyjski, a taki jest plan już w tym półroczu. Albo w tym czasie będę mieć okna. Nie jestem w stanie zrobić tego i tego, bo moja doba ma raptem 48 godzin. Więc te 48 godzin trzeba zmieścić rzeczy najważniejsze, te, które są priorytetem, są moim Pareto, czyli co może zrobić wieczorek i tylko wieczorek. Tak? Czyli dobra. Wieczorek jako założyciel Instytutu Lingwistyki musi domknąć deal w Indonezji, żeby móc tam wszystko postawić. Potem dużo rzeczy się już będzie tam działa sama, ale na początek moja obecność tam jest ważna. A czy moja obecność przy oknie jest ważna? Czy co, nikt inny tego nie umyje tak dobrze jak ja? W ogóle to zawierałoby błędne, ukryte założenie, że ja bym umył okno dobrze, co jest bzdurą. Ja nie umiem dobrze myć okna, nie umiem dobrze prasować, nie umiem dobrze gotować. Takie są fakty. No, po co mam się oszukiwać? Słabo robię te rzeczy. Zawsze robiłem je słabo. Nawet jak chciałem się ich nauczyć, to robiłem je słabo. Do dziś, jak sobie wyprasuję koszulę, to oczywiście ona będzie jakoś wyprasowana, ale jak przyjdzie taka osoba, która robi to fachowo, no to tak spojrzy, powie, no Maćku, co? Ostatnio nawet dostałem opiernicz od Joli. Jola, która zajmuje się dbaniem o czystość w naszej siłowni. I opierniczyła mnie. Mówi, Maciek, co ty robisz? Co ty robisz? I rzucasz te ciuchy swoje po treningu, byle gdzie, w ogóle zgniecione. No jak ty tak możesz? No i widzisz, przyjdzie człowiek, dostanie opiernicz z każdej strony. Życie. No ale no faktem jest, że po co mam to robić, jak i tak ani w tym nie jestem dobry, a też nie jest tak, że moja lista zona jest taka pusta, że po prostu no nie wiem, co sobie dziś zrobię. No nie, lista jest ograniczona, muszę wybrać Pareto w każdym z projektów i robić tylko te rzeczy, więc jak tylko ktoś coś może zrobić, zakupy, bankomat, wpłatomat, nawet inwestowanie, tak? Nawet na akt notarialny przy zakupie nieruchomości stawia się ktoś inny. Bo ja nie mam czasu, bo tam na etapie negocjacji, tak, ja idę, bo tam trzeba deala ukręcić i tak dalej, natomiast później formalności, dokumenty, zgłoszenie do Taurona i tak dalej, to wszystko już musi być zlecone, bo to są rzeczy, które się powtarzają, to są rzeczy, które są przewidywalne, są spisywalne, wiadomo jak je spisać, jak ustalić pewne ramy, oczywiście i tak zawsze coś nieprzewidzianego tam wyskoczy, ale ogólnie no, ja w tym czasie muszę ogarniać, czy tak zdecydowałem, że muszę ogarniać inne rzeczy, jeżeli my chcemy iść dalej, powiększać firmę, no to ja nie mogę przy bankomacie być w tym momencie, zwłaszcza, że też przecież robię nagrywki. Nikt nie nagra za mnie, tak? A bankomat ktoś może za mnie zrobić. Także inwestuję, można powiedzieć, w inne osoby. Nie boję się dzielić pieniędzmi z ludźmi, którzy coś robią, którzy zrobią remont. Dlatego też, jak mi się zepsuje szafa, to ja nie będę jej robić. Moja żona, przyznam szczerze, jak ogląda, to pozdrawiam. No tutaj zaciśniętymi zębami przyzna, że musiała się tego nauczyć przez parę lat. Akceptacji mnie z tym, że jak kran ciekł, to nie tylko ja go nie zamierzałem naprawiać, tylko w sensie nie tylko trudno mnie było przekonywać, żebym się za to wziął już. Ja mówiłem wprost, że ja tego nigdy nie zrobię. Wyobrażasz poziom tej bezczelności, takiego męża mieć, który mówi, nie, że jak klasyczny mąż, tak kochanie, jutro na pewno naprawię. I tak leci od pół roku. A ja od razu uczciwie mówiłem, nie, ja tego nigdy nie zrobię. Ten kran albo kogoś znajdziemy, albo ten kran będzie tu ciekł za 10 lat. Ponieważ ja nie jestem od naprawiania kranów, nie znam się na tym, nie chcę się na tym poznać. Ja wiem, że na YouTubie są filmy. Ja wiem, że pewnie bym się nauczył. Ja wiem, że zostanę nazwany
jakąś lebiodą, człowiekiem o dwóch lewych rękach, że nie umiem tego zrobić, bo przyjdzie hydraulik i naprawi to w 4 minuty i weźmie za to 300 zł, bo więcej za dojazd niż za samą robociznę. Ja to wszystko wiem i akceptuję to, ponieważ zamierzam być inny w dobrych rzeczach, w językach, w gadaniu, tak? Czyli w nagrywaniu tutaj, w ekspansji zagranicznej, czyli w zarządzaniu, tak naprawdę w tworzeniu zespołu. To są moje nisze. Jest ich mało, ale chcę w nich być bardzo, bardzo dobry. Cały czas się w nich uczę, w związku z czym nie będę się uczyć obsługi kranu. Tyle. Zwłaszcza, że no przecież ja chcę, żeby hydraulicy mieli pieniądze. Niech zarabiają. Ja im chętnie dam te pieniądze, żeby naprawili. I tyle. W związku z czym jest to podejście takie może ekstremistyczne i ekstremalnie skuteczne. Uważam, że to podejście, choć nieraz było zarzewiem konfliktu w mojej rodzinie, to jednak z perspektywy czasu chyba już dzisiaj każdy się zgodzi, że jest to jeden z głównych elementów dobrych rezultatów i sukcesów, które udało się nam też jako firmy zrealizować. Że każdy robi to, w czym jest dobry i w tym staje się wybitnym, ignorując pozostałe dziedziny. Także inwestuję jak najbardziej w fachowców, wydaję na nich pieniądze bardzo chętnie. Punkt 11. Na co wydaję pieniądze? Na ułatwiacze życia. Na przykład generator pary kupiłem. Mimo, że to nie ja prasuję, to jednak generator pary zwiększa ilość czasu w naszym środowisku rodzinnym. Bo to jest raz poczyniona inwestycja i później prasowanie staje się 3 razy prostsze i szybsze. Niby co z tego, że ja tego nie robię, ale inni, którzy to robią, będą mieć dzięki temu łatwiej. Tak samo jak jest pralka z suszarką. To też oszczędza czas na wystawianie tych ciuchów, żabki, balkony, nie wiadomo co. Jak za starych, dobrych czasów. No nie, tak? Jest suszarka, która wysuszy, wychodzi ciepłe, wysuszone. Gra, oszczędność. Tak? W moim wypadku takim gadżetem jest na przykład Roomba, czyli samojeżdżący odkurzacz. Jeździ, wychodzisz z domu, puszczasz to, jeździ sobie. Oczywiście w tym wypadku również kupowałem wyłącznie używane sprzęty. Zwłaszcza, że te nowe to już wszystkie są jakieś na Wi-Fi, jakieś takie cudawianki, dziwne gadżety, które są raz, że niepotrzebne, a dwa, jakby ktoś się interesował prywatnością i zdawał sobie sprawę z tego, do czego jest zdolny ten odkurzacz, który ma kamerę, umie mapować pomieszczenie, umie obracać się z częstotliwością, z mocą, no nie z mocą, ale z częstotliwością 5 Hz, co oznacza, że tak naprawdę on umie nasłuchiwać i wysyłać to, i one to wysyłają w nieznane miejsca, to zaczyna być creepy. Zaczyna być naprawdę creepy. Więc dajesz parę koła za taki odkurzacz, bo przepłacasz, bo nie można kupić Roomby używanej za 600 na OLX-ie. I jeszcze jesteś szpiegowany na własne żądanie, a cały twój komfort polega na tym, że jak ci się przypomni w pracy, że nie włączyłeś odkurzacza, tylko możesz włączyć z apki. Wow! Bo obraza majestatu to by było go przycisnąć przed wyjściem z domu. Także, ale jest to ułatwiać życia, więc zdecydowanie polecam. Natomiast nawet mam ręczny w domu odkurzacz, to jest genialna rzecz. Ręczny odkurzacz, ale taki stojący, jak w hotelach mają. Super wydatek, naprawdę, bo to jest takie łatwe, przyjemne. Mnie zawsze wkurzało w odkurzaczach, że trzeba się było do nich schylać. Takie niskie i tak dalej. Więc taki ułatwiacz to jest oczywiście tylko przykład, żeby zrozumieć, że uważam, że warto na takie ułatwiacze wydawać pieniądze, bo to się zwróci. Zwłaszcza, że my mężczyźni często mamy taką tendencję, jak jest taki podział, można by powiedzieć klasyczny, feministka teraz powie, co klasyczny, nieklasyczny, starodawny, staromodny. Dobra, zwał jak zwał, ale taki podział, jaki w Polsce obowiązywał kilkadziesiąt lat temu bardzo często. Czyli facet w robocie, kobieta w domu, tak? Nie mówię, że to jest dobry podział. Mówię, że znam wiele par, które dalej taki mają. I chodzi o to, zanim mnie ta feministka zabije, to teraz posłuchaj, feministko, bo ja działam w twoim interesie. Chodzi o to, że wtedy taki facet, który pracuje, działa, biznesy robi i tak dalej, on ma tendencję do tego, że dla niego jest oczywiste, że on inwestuje w firmę, zatrudnia nowych ludzi i tak dalej, a jak żona przychodzi i mówi, a kupiłbyś suszarkę, żebym ja nie musiała tego prania wystawiać na balkon, to on mówi, no nie, bo taka suszarka to 2-3 koła, to wydatek, a nie ma gdzie tego postawić, a generator pary, a to, a tamto. Czyli w firmie, ja to teraz daję jako przykład, bo ja go znam z autopsji, więc ja sam ten błąd popełniałem. Czyli, że jak wydatki w firmie, no to jakoś tak, bo one się zwrócą, no to jest takie oczywiste.
A jak takie wydatki, żeby komuś się z rodziny żyło lepiej, no to tak się człowiek 7 razy zastanawia. Więc nie. Drodzy mężowie albo żony, jeżeli to wy jesteście w takiej sytuacji, że prowadzicie firmy i tam łatwo wam się wydaje, a jak mąż przychodzi po suszarkę, no to już, albo po zmywarkę, to jakoś tak nie, no to słuchajcie, to są dobre inwestycje, ponieważ szczęśliwa żona, szczęśliwy mąż, który mniej czasu spędza na czynności domowe i robi to przyjemniej, na mniejszym zmęczeniu, to tak naprawdę szczęśliwy ekosystem rodzinny, więc wszystkim się to zwróci. I czasowo, i emocjonalnie, i może nawet finansowo w przyszłości. Bo na świeżym umyśle wszyscy będą, nikt nie będzie tak zmęczony, więc rzadziej się będą kłócić, więc w dobrych emocjach będą wychodzić do pracy i tak dalej, i tak dalej. Także jest to warta przemyślenia rzecz. Punkt numer 12. Wydaj pieniądze na skalowanie zagraniczne. Mamy misia ekspertusia, mamy po dzisiaj mamy po węgiersku, mamy po szwedzku, po angielsku. I niedługo będzie po hiszpańsku. Moja książka 48-godzinna doba jest dostępna w języku angielskim i w hiszpańskim również. Wydajemy na to pieniądze, nawet zanim mamy miliony klientów na to. Tak? Czyli niedługo, w tym miesiącu nawet, się zaczyna tłumaczyć 48-godzinna doba na język portugalski, na rynek brazylijski, gdzie działamy od niedawna i na razie jesteśmy tam mali. Tak? Przetłumaczymy tę książkę, wydamy na to kupę kasy, wydrukujemy parę tysięcy sztuk w brazylijskiej drukarni, potem magazyn i tak dalej, więc sporo kosztów, a wcale nie będziemy tego sprzedawać tysiącami od razu, bo mamy jeszcze małe zasięgi. Ale wiem, że wszystko w swoim czasie i wolę skalować od razu. Ja chcę już skalować na rynek brazylijski, ponieważ dzięki temu za rok, dwa, pięć w końcu osiągniemy tam sukces. I za 5 lat, jak na przykład w takim kraju jak Polska się okaże, że nie da się już żyć bez nazistowskich certyfikatów, no to może będzie Brazylia. Nie wiem. Ale na pewno będzie łatwiej robić tam biznesy, zarabiać pieniądze. A nawet jak będzie Albania, albo Bośnia, albo Gruzja, to dalej biznesy brazylijskie będą działać. Przecież, bo są biznesami online. Znaczy, książki niby są fizyczne, ale no można je tym wszystkim dowodzić stąd. Także inwestuję również, czy wydaję pieniądze na przetłumaczenie książek na obcy język, na przetłumaczenie kursów językowych na inne języki i tak dalej. Także na skalowanie. Punkt 13. Wydaje pieniądze na dzieci. To jest jakby oczywistą oczywistością. Każdy, kto ma dzieci, wydaje na nie pieniądze. Natomiast uważam, że warto w nie inwestować, w sensie. Moja córka ma całą kolekcję Harry'ego Pottera po angielsku. Jeżeli przyjdzie i powie, że chce, zresztą to się stało, aplikację do nauki koreańskiego, która kosztuje parę stówek rocznie, trudno, niech kosztuje. Trzeba wyskakiwać z kasy. Prywatna szkoła po to, żeby nie wysyłać dzieci do państwowego systemu edukacji, który jest systemem opartym na industrializmie, na przemocy, na bzdurach uczonych lata temu, które nie działają. To jest warte każdych pieniędzy, żeby tego uniknąć. Więc nawet jakbym miał nie dojadać, to bym wydawał na to pieniądze. I tyle. A jakby nie było w okolicy mojego miasta żadnych takich szkół, to bym sam założył taką szkołę. Naprawdę. Naprawdę. Już miałem biznesplan gotowy. Więc on czeka. Znaczy biznesplan. Nie robię biznesplanów, ale taki pirazy drzwi obliczenia w Excelu, jak to zrobić, żeby się nie rozsypało. Więc no, nie nazwałbym tego biznesplanem, ale wystarczającym planem. Także byłbym gotowy, jakby trzeba było. W związku z czym wydaję pieniądze na dzieci, nie tylko w sensie, żeby miały co jeść i co pić, tylko żeby wyrosły na mądrych ludzi, żeby się wyedukowały, żeby mogły realizować swoją pasję, ale też żeby system ich nie zniszczył. Tak? Czyli ta edukacja, no akurat książki typu Misie Ekspertuś z naszego wydawnictwa to mają za darmo, więc tu nie muszę wydawać, bo te książki tak w domu są. Natomiast jakieś dodatkowe zajęcia i tak dalej, czy języki, no to zdecydowanie jak najbardziej. Co dalej? Punkt 14. Zarządzanie czasem. Na przykład MacBook to jest dla mnie funkcja zarządzania czasem, ponieważ zainwestowałem, wydałem pieniądze na taki sprzęt, ale się okazuje, że na tym się szybko pisze, on się nie zawiesza, jest bezpieczny, więc nie ma tam wirusów za dużo. Łatwo się można nauczyć bezwzrokowego pisania na klawiaturze i tak dalej. Synchronizuje się z iPhone'em. Tyle czasu mi w życiu zaoszczędziły MacBooki, że nigdy tego nie zliczę. Naprawdę. Setki godzin. Ten MacBook to się już zwrócił wiele razy. Więc w zarządzanie czasem inwestuję. Jeżeli znajdę dziś jakiś pomysł na to, co można kupić, żeby lepiej zarządzać czasem, to na pewno to kupię. Jakaś apka na przykład. Akurat apki są bezpłatne, tak? Czyli jakiś Pomodoro Timer. To są bezpłatne apki do mierzenia czasu pracy i tak dalej.
Natomiast gdyby coś trzeba było kupić, na przykład ja kupiłem stojące biurko, czyli biurko do pracy na stojąco. No i wpadam do biura, mam tam no, biurko, to w sumie nie jest biurko, to jest taki blat przywiercony do ściany. I na tym stoi komp, do tego jest przyczepiony zewnętrzny dodatkowo monitor, żeby kręgosłup był na równi, prosto, żebym patrzył przed siebie, a nie w dół. No i tak pracuję. Czy to jest zarządzanie czasem? Tak, to jest nie tylko zdrowe, ale to jest też zarządzanie czasem. Bo okazuje się, że pracując na stojąco jest się bardziej skoncentrowany przez to, że no nie da się stać 15 godzin. Więc albo zrobisz wszystko w parę godzin, czyli jesteś bardziej efektywny, albo nie zrobisz i lipa. I cię zaczną boleć nogi i koniec pracy. Także są badania, które pokazują, że układ, przepływ krwi jest taki, że do mózgu tam więcej dociera wtedy i tak dalej. Lepiej on pracuje. Zwał jak zwał. Z mojego doświadczenia wynika po prostu, że to oszczędza czas pracy. Ale nawet ten monitor to jest dobry case. Monitor zewnętrzny, czyli mam w laptopie oczywiście jakiś tam mały monitorek, ale mam celowo monitor zewnętrzny przywieszony do ściany. Z jednej strony dla zdrowia, właśnie tak jak wspomniałem, żeby nie patrzeć ciągle w dół na laptopa, bo to jest no, niebezpieczne, potem nas bolą kręgosłupy i tak dalej. Ja też to miałem, a już nie mam, więc to jest dowód, że można to sobie poprawić. Także patrzę wprost, natomiast ja kupiłem monitor nie po to, znaczy nie tylko po to, ale głównie dlatego, że przeczytałem badania, które pokazały, że im większy ekran, tym więcej procent czasu oszczędzamy pracując. Dlaczego? No bo więcej widzisz, mniej scrollujesz. Jak masz notatkę, dokument wordowski i tak dalej, to masz więcej na ekranie, bo masz większą rozdzielczość. Więc dużo mniej scrollujesz. I taka prostota. A sam na to nie wpadłem. Musiałem dopiero przeczytać badania. I rzeczywiście, jak kupiłem sobie monitor, 24 cale chyba, no to naprawdę oszczędza się co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt minut dziennie na szukaniu. Bo tutaj wszystko masz otwarte, pod ręką i tak dalej i widać. A na 13 calach czy 15 już nie tak do końca. Więc uważam, że w zarządzanie czasem również warto inwestować. Punkt 15. Inwestuję oczywiście w zdrowie. Uważam, że tutaj pieniędzy straconych nie może być. I to jest ciekawe, bo ja jak byłem początkującym przedsiębiorcą, to miałem to, co widzę prawie zawsze u początkujących przedsiębiorców. Że oni przestają dbać o zdrowie. Nie rozumiejąc, że to zdrowie, czyli też energia, wpływa na ich długofalowy dochód. No bo, sorry, ale jak ktoś ma raka, to po pierwsze ma stres, tak, bo chodzi na te różne tam rzeczy, naświetlania i tak dalej. Po drugie ma osłabienie fizyczne, no bo ma jakieś terapie, przyjmuje i tak dalej. Więc nie dość, że jest zestresowany emocjonalnie typowo, to jeszcze jego organizm jest zestresowany. No i jak on wtedy ma być efektywny w pracy, w biznesie? No nie może być. No ale ja raka to nie dostanę, a ja muszę szybko jeść na postoju McBurgera, bo ja nie mam czasu, ja muszę biznesy robić. I to jest takie myślenie bez perspektyw, tak? Czyli dziś on zyska 20 minut, bo nie pójdzie do restauracji, bo nie ugotuje, jeszcze nie ma na przykład pieniędzy, żeby zapłacić za gotowanie, na przykład, bo początkujący przedsiębiorca nie ma na to pieniędzy, więc taki być może powinien jednak gotować sobie, ale trzy posiłki naraz. Ktoś powie, ja nie będę jeść trzy razy dziennie tego samego, bo to jest nudne. Ja mógłbym jeść 7 razy dziennie coś innego, a jem 3 razy dziennie to samo. Mam 3 takie same posiłki na dzień i nie płaczę, bo one są zbilansowane, są dobrze dograne, są bio, warzywa w tym i tak dalej. W związku z czym inwestycja w zdrowie zawsze się zwraca. Uniknięcie choroby, każdy z Was, kto przeszedł jakąś chorobę, albo przewlekłą, albo ma cukrzycę, albo przeszedł COVID-a takiego siekniętego mocniej, ten wie, że w tym czasie się nie pracuje. Nie jest się efektywnym, nie zarabia się wtedy pieniędzy, po prostu się nie działa. W związku z czym trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zmniejszyć ilość tego typu chorób, zminimalizować i tak dalej. Więc na czym polega moja inwestycja w zdrowie? Kupuję bio, warzywa i owoce. Jak niektórzy z Was wiedzą, mięsa nie jem. Mam taką sondę, w którą też, to też była inwestycja, bo to nie są tanie rzeczy. Sonda firmy Soex kosztowała mnie 800 i to dlatego, że negocjowałem z producentem. Normalnie kosztuje 1000. Wsadza się tą sondę w warzywa, owoce i jak masz biowarzywa, biowoce, to praktycznie zawsze wyświetla się na zielono, że to jest dobre do spożycia. Czyli ilość azotanów i glifosatu jest taka, że nie do przesady. Coś tam jest, ale nie tak, żeby cię zabiło. Natomiast jak to wsadzisz w łososia, w dowolną rybę, w dowolne mięso, w kurczaka to już na pewno, to zawsze świeci na czerwono, miga prawie, że wybucha.
Więc to nie jest tak, że ja tylko nie jem mięsa z przyczyn takich, żeby zwierzęta nie cierpiały, co jest oczywistą oczywistością. I aż mnie dziwi, że wszyscy tego jeszcze nie skumali. No ale wiesz, 70 lat temu nie wszyscy kumali, że wsadzanie ludzi do jakiegoś obozu to też nie jest w porządku. Dziś już wszyscy to kumają, czy prawie wszyscy. Kim Jong-un jeszcze nie do końca. No ale już mamy nazi certyfikaty, także kto wie, może się cofniemy do tego etapu. Natomiast wiele ludzi jeszcze nie kuma, że robienie tego samego zwierzętom to dalej jest rzecz nie w porządku. W każdym razie, to jest też kwestia zdrowotna. No bo jednak zbadasz sobie sondą. Ja nie mówię tutaj, no, ideolog, on popiera swoje tezy. Nie, kup se sondę, sam se zbadaj. Wsadź w mięso i sprawdź, czy to mięso jest zdatne do spożycia. Ja mówię o tym konkretnym mięsie, które dziś można kupić. Nie, że ktoś sobie tam krowę hoduje, świnie i tak dalej. Pewnie takie mięso na takiej sondzie wyszłoby dobrze. Ale takiego mięsa nie ma dzisiaj prawie nikt. A tamte to oznacza samobójstwo, dosłownie samobójstwo. Glifosat, antybiotyki, po prostu syf. Ktoś powie tak, ale owoce i warzywa też są pryskane. Odpowiem tak, ale przebadałem sam. Owoce i warzywa bio. I okazuje się, że mimo, że pryskane są, to te dawki nie są tak straszne jak przy mięsie. Więc przynajmniej tutaj jest. Co ciekawe, czasem badam tą sondą, jak się trafi warzywo takie z Lidla, z Biedry i bardzo często one też wychodzą całkiem przyzwoicie. Też są zjadliwe. Więc nieźle. Natomiast biowarzywa, biowoce to należy nazwać w kategorii inwestycji, ponieważ nie dość, że to się zwróci, to jest to też drogie. Tak? To jest duży pieniądz, ale moim zdaniem warty. Więc na przykład filtry do wody mam. To jest ekologiczne po pierwsze, no bo zamiast kupować dziennie 3 butelki plastikowe, to nie kupuję nic. Mam filtr wody, leci z kranu, filtrowana, dobra woda. Zainwestowałem w taki filtr. Najpierw jak kupiłem pierwszy, to za parę stówek, później kupiłem trochę droższy, jak już mogłem. W każdym razie nawet ten za parę stówek. To jest mega oszczędność, więc punkt drugi to jest oszczędność, bo taki filtr to musisz wymienić tam tylko, no, filtry w nim co parę miesięcy, co pół roku, podczas gdy butelki plastikowe się kupuje ciągle. Więc finansowo też taki filtr się zwróci bardzo szybko. I po trzecie zdrowie, bo te wody w tym plastiku, z których ten bisfenol się wytwarza, BPA i tak dalej, cudawianki, no to nie zawsze one są zdrowe. Nie wiadomo, gdzie to jest leżakowane i tak dalej, a tak masz filtr wody, która i tak, kranówa w Polsce jest całkiem niezła, trzeba przyznać szczerze. Jest już wielokrotnie filtrowana, ale jeszcze ona na końcu przechodzi przez taki filtr dodatkowy, czyli usuwa się kamień, usuwa się jakiś tam chlor i tak dalej, to naprawdę to jest jakość wody, dobrej wody mineralnej. Nawet z mineralizatorem sobie możesz kupić filtr, jak chcesz. Czyli to jest też dobra inwestycja w zdrowie, inwestycja w nieprzetworzone żarcie. Zainwestowałem w irygator. Irygator to jest, jak ktoś nie lubi nici dentystycznej, a nikt nie lubi nici dentystycznej, a jednocześnie trzeba czyścić, no powiem to, mam nadzieję, że nie jesz, ale trzeba czyścić zęby z resztek żarcia, które tam się gniją po jedzeniu. Bo pasta do zębów i szczotka nie wystarczy, żeby to usunąć wszystko. I wtedy albo ktoś bierze te nici takie i straszne. Nienawidziłem tego zawsze. Albo irygator. Irygator to jest taka rurka na prąd, wlewasz tam wodę i wciskasz on i to ci leci taki strumień wody. Taki kerszer do zębów po prostu. To jest kerszer do zębów. Używanie tego jest dużo lepsze, dużo bardziej praktyczne, dużo łatwiejsze i mega skuteczne. Ja czasem jestem przerażony. Już nie będę wchodzić w szczegóły, ale czasem jestem przerażony, bo zjem coś, potem umyję normalnie zęby, wydawałoby się, że już czyste, a potem jadę tym irygatorem. Panie, co tam wypada? Jakie cząstki fasoli? Nie mogę na to patrzeć. A w zasadzie cieszę się z drugiej strony, że mam taki irygator, bo tak sobie myślę, kurczę, przez te wszystkie lata, co nie miałem irygatora ani nici dentystycznej, to te wszystkie cząstki zostawały tam między zębami przez parę godzin i gniły. Ja się dziwię, że musiałem sobie parę zębów wyrwać, jakąś kanałówkę robić potem i tak dalej. No, tak to jest. Potem, jak to jest, że wszyscy Amerykanie mają idealne białe zęby, a wszyscy Europejczycy mają próchnicę? Magia czy różnica w nawykach? Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli? Tylko na ekspertia.pl. No, dobra. Czyli inwestycja w zdrowie, irygator bardzo polecam. Co jeszcze? Oczyszczacz powietrza też mam i w biurze, i w domu, i tak dalej, ponieważ powietrze różnie z nim bywa. Zimą, jak ziomeczki zaczynają wrzucać plastiki i zużyte pieluchy do pieca, no to się robi niesympatycznie. Moje oczyszczacze powietrza mają wskaźnik tego, jak to powietrze, w jakim ono jest stanie. I naprawdę, jak tylko
Mieszkałem w takim miejscu jeszcze niedawno, gdzie na głównym skrzyżowaniu koleś naprawdę, zawsze taki niebieski dym wylatywał mu z domu. Jak tylko był ten niebieski dym, to mój oczyszczacz już miał kolor różowy, czyli ten najgorszy. No i później z czasem on się robił niebieski, czyli się czyścił, tak? Czyściło się to powietrze, więc faktycznie taki oczyszczacz, podobno niektóre oczyszczacze powietrza, nie wiem, to trzeba sobie zresearchować, ale mam kolegę, który zajmuje się handlem nimi, jest mega fachowcem, kunasystem.pl, i on mi powiedział, że są jakieś dwa modele, które dostały patent, że w ogóle oczyszczają powietrze z wirusa covidowego, SARS-CoV-2. Trzeba by sobie to sprawdzić, ale jak faktycznie, to jest dodatkowa funkcja jeszcze. W każdym razie sam oczyszczacz powietrza, dobra rzecz, zwłaszcza jak mieszkacie w dużych miastach, gdzie naprawdę to powietrze jest w stanie ciężkim, no to zdecydowanie warto. Czyli na takie rzeczy też wydaję pieniądze. Punkt 16. Wydaję pieniądze na trening, czyli a to kupuję ciężarki, żeby zawsze mieć w biurze, jak nie mógłbym iść na siłownię, a to wydaję na siłownię. No w moim wypadku to się zrobiło takie dosłowne, że sobie kupiłem siłownię, ale nie zachęcam do tego, że jak chcesz trenować na siłowni, to od razu, żeby trzeba kupować. Już mówię tak na serio, że karnet na siłownię, czy ja inwestuję też w regularny trening jogi i tak dalej, to są koszty, ale to są, uważam, dobre wydatki, które zawsze się zwracają, więc jak lubisz jakiś sport, jakieś ćwiczenia, warto, zawsze warto. Punkt 17. Medycyna niekonwencjonalna. Uważam, że ponieważ znam się na biznesie, znam wielu biznesmenów, w tym grubasów, wiem, jak działają biznesy, wiem, jak się kręci interesy, wiem, ile można rzeczy zrobić, jak się ma znajomości, wiem, jak działa lobbying wielkich korporacji. Znam sam przypadki, bo znam ludzi, którzy pracowali albo pracują w telewizji, w mediach, i oni mi mówią, że za parę tysięcy raptem to można zrobić reportaż, który będzie udowadniać, że frytki z jakiegoś fast fooda są zdrowe. I pojawi się ekspert w kitlu, będzie opowiadać farmazony. Więc ja sobie zdaję sprawę, że przy całym dobrobycie współczesnej medycyny, czyli tym, że chirurgia jest wybitna dzisiaj, tak? Będą głowy niedługo przeszczepiać. Doktor Religa przeszczepiał serca, robił rzeczy niesamowite, nie do pomyślenia. Jakby Aztekowie gościa zobaczyli, to by myśleli, że jest Bogiem właśnie. Nomen omen, nawiązując do tytułu filmu. W każdym razie rzeczy niesamowite. I dlatego też zawsze mi to daje do myślenia. Jak to jest, że chirurdzy zrobili taki postęp, że będą przyczepiać ręce odwalone kombajnem i tak dalej. Siusiak komuś oderwie, to mu go przyczepią i tak dalej. Chirurdzy robią taką robotę, jakiś guz komuś tutaj wyrośnie, to mu go wytną. Medycyna noworodkowa zrobiła taki postęp. Kiedyś większość noworodków umierało. Dzisiaj to się prawie nie zdarza. Oni potrafią zrobić operację serca dziecku, które ma piąty miesiąc bycia płodem dopiero. I oni mu serce operują. Niesamowite. Medycyna noworodkowa, gigantyczny postęp. I można by zapytać, spiskowo wręcz, to jak to jest, że leczenie cukrzycy jakoś w ogóle praktycznie nie poszło do przodu, że leczenie raka w ogóle nie poszło do przodu. Coraz więcej ludzi umiera na raka, nie coraz mniej. Coraz więcej ludzi dostaje cukrzycy, nie coraz mniej. Oczywiście my się sami staramy o te choroby, tak? Robiąc nawyki, siedzący tryb życia, przetworzone jedzenie i tak dalej. Wiadomo. Ale czemu oni tego wciąż nie umieją wyleczyć? Przez 100 lat chirurdzy, neonatolodzy zrobili taki postęp, a tamci nie zrobili żadnego? Czy może się nie opłaca tam robić postępu? Bo chirurg, no to co? On ma interes w tym, żeby pacjent miał przyczepioną rękę albo wyciętego raka. Neonatolog ma interes w tym, żeby dziecko się urodziło, przeżyło. Czy koncerny produkujące leki na raka mają interes w tym, żeby ten rak został wyleczony ostatecznie? Ja wiem, jak działa kapitalizm po prostu. A jeszcze jak on się zmienił, bo sam kapitalizm jest dobry, ale jak on zaczyna się zmieniać w korporacjonizm, czyli pojawia się, bo w kapitalizmie są ustawy antymonopolowe, one są bazą kapitalizmu w ogóle, że nie można w kapitalizmie dopuścić do tego, żeby ktoś miał za dużo władzy. Niestety one zostały obchodzone, są zignorowane i tak dalej, i tak naprawdę dzisiaj mamy korporacje. Kilka korporacji medycznych, farmaceutycznych, kilka korporacji technologicznych i nagle nie ma kapitalizmu, jest korporacjonizm, czyli Facebook powie, to jest teoria spiskowa, ale gdybym był władcą Facebooka, Google'a i tak dalej, to bym poszedł do Unii Europejskiej, żeby zrobili RODO. Dlaczego? Bo mając miliardy na koncie, ja bym to obszedł. Zatrudnię 10 prawników na pełny etat, oni mi przyklepią wszystkie kwestie, żeby to było zgodne z RODO,
A początkujący przedsiębiorca, który mógłby za 10 lat zacząć mi zagrażać, bo zrobiłby lepszego Facebooka, to on już się wyłoży na etapie RODO, bo go nie stać na prawników, więc zrobi coś niezgodnie z regulaminem, dostanie karę i mu się odechce. Genialne. Na tym polega korporacjonizm, że się tępi. Dlatego dzisiaj każdy człowiek, który zacznie opowiadać o witaminie C, o witaminie D, o alternatywnych sposobach leczenia i tak dalej, o amantadynie, spotka się z murem. I to, a tak naprawdę nie tylko z murem, tylko z pięścią się spotka, ponieważ to będzie pięść wielkich korporacji, która będzie chcieć mu zaszkodzić. Brutalne, ale szczere. Tak to po prostu jest. Dlatego ja się nie boję medycyny niekonwencjonalnej. Nie mówię, że ją każdemu zalecam. Mówię tylko, że dla mnie ona jest pierwszym wyjściem w sytuacjach niechirurgicznych. Czyli jak chirurg coś wyrośnie, to chirurg. I miałem doświadczenia parę razy, a to paznokieć mi chirurg wycinał, a to jakieś znamie. Fachowa robota. Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak oni są dobrzy. Natomiast gdybym dziś, nie daj Boże, jakiegoś raka dostał, czy cukrzycę to na 100%, to jest pewniak, żebym nie poszedł z tym do lekarza. To jest oczywista dla mnie oczywistość. Oczywiście to jest nieodpowiedzialna rada gościa z internetu, nie słuchajcie tego. Ja mówię o sobie. Ja bym zmienił dietę drastycznie, choć uważam, że mam całkiem niezłą, ale jeszcze bardziej bym zmienił, jeszcze bym się bardziej zastanowił, czy może te weekendy czasem sobie za bardzo folguję. Jeszcze więcej sportu bym dodał, jeszcze więcej akupunktury na przykład, zastanowiłbym się, co mogę jeszcze zrobić i tak dalej. To byłoby dla mnie oczywiste. Zresztą znam sporo osób, które wyleczyły cukrzycę, która jest ponoć nieuleczalna, bo zmienili drastycznie swoją dietę i styl życia. Zamiast, nie chodzą z pompą insulinową, zmienili swój styl życia drastycznie. Znowu, ja wiem, że są różne rodzaje cukrzycy i tak dalej. No, nie chcę generalizować. Mówię tylko o tym, że dla mnie inwestowanie w medycynę niekonwencjonalną to jest rozsądna decyzja. Dlatego inwestuję chętnie w akupunkturę, w osteopatię, w fizjoterapię, w amantadynę zainwestowałem, kiedy była taka konieczność i chwalę sobie bardzo. Chwalę sobie bardzo, bo jak mnie COVID przyszedł i siekł mnie po raz trzeci, trzeci był najmniej śmieszny, to myślę sobie, że jakby nie amantadyna, różnie by mogło być. To nie jest porada medyczna, disclaimer, to ja wiem, amantadyna, to tamten, nie można, to trzeba coś innego, najlepiej czekać i tak dalej. W każdym razie mówię, co ja zrobiłem, mówię tylko o swoim doświadczeniu, więc nie boję się inwestować w medycynę niekonwencjonalną. Oczywiście zawsze też staram się robić research, bo ja wiem, że w tej medycynie niekonwencjonalnej nie brakuje czarowników, wałków i szarlatanów. To jest oczywiste. Natomiast to nie oznacza, że wszystko tam takie jest. Tam jest bardzo dużo rzeczy i znam tyle przypadków ludzi, nawet w najbliższej rodzinie, którzy uleczyli nieuleczalne choroby bez lekarza, dietą, akupunkturą, różnymi alternatywnymi metodami, że naprawdę, jak ktoś na tych forach tam widzę, dyskutują, prawdopodobnie klakierzy korporacji farmaceutycznych, że nie wierzysz w naukę, jesteś płaskoziemcą i tak dalej, to myślę sobie, dobra, cymbały są od tego, żeby cymbałować, a jeżeli ktoś się edukuje, rozwija, to widzi, co mu działa, co mu nie działa i tak dalej. Pewnie i tak w wielu wypadkach trzeba łączyć jedno z drugim, natomiast no, poczytaj sobie książki takie jak Hope or Hype, albo Skutek uboczny śmierć, albo Od lekarza do grabarza, albo choćby Antyrak, gdzie gość, który to napisał, jest przecież lekarzem. Był. I też pokazuje, jak ważne są inne elementy, o które nikt nie pyta. Lekarz cię nie pyta, czy pijesz zieloną herbatę. A jeśli jesteś pacjentem onkologicznym, no to bardzo powinien o to pytać. W każdym razie tak to działa, więc ja wydaję pieniądze też na takie rzeczy. Olejek z tymianku, jak tylko mnie łapie jakieś przeziębienie, grypa, zapalenie płuc czy COVID, olejek z tymianku musi być. To tak wali po płucach, że polecam. Jazda na całego. Także i to nie są duże koszta. No i co? Punkt ostatni, 18. Preparing. Ja mam taką paranoję trochę. Znaczy kiedyś nie miałem. Kiedyś się śmiałem z prepersów, mimo że ogólnie w swojej firmie preparing finansowy stosuję, tak? Żeby było zawsze na wypłaty i tak dalej, żeby nie kredytować się nigdy. Jasne, tego się już nauczyłem. Natomiast pandemia mnie nauczyła, że być może warto pomyśleć o preparingu takim w klasycznym rozumieniu. Bo nagle się okazuje,
że można ludzi zamykać w domu, można im wojskiem zamykać biznesy, można dyskryminować ludzi nazistowskim paszportem, mówić, kto jest lepszy, kto nie jest lepszy w oparciu o to, czy ktoś kupił produkt od jakiejś korporacji farmaceutycznej, czy nie. I w dodatku nie brakuje cymbałów, którzy w to uwierzyli. Bo wiesz, są pewne rzeczy, w których można dyskutować, tak? Czy ktoś powinien jakiś preparat przyjmować, czy nie? Czy ktoś powinien się bać? Czy powinno się robić lockdown? Czy powinno się nosić maseczki? Albo kiedy? Czy na świeżym powietrzu bardziej, czy nie? To są wszystko tematy tak skomplikowane, tak złożone. Jest tyle elementów, że tu można dyskutować setki godzin i prawdopodobnie każdy będzie mieć częściowo rację. Natomiast paszport tak zwany, to już trzeba być cymbałem, żeby taką nazistowską ideę wyznawać. To nie ma żadnego związku z niczym, co jest dobre. To jest czyste zło w najczystszej postaci i po prostu, no tu już nie ma pola do dyskusji. Tu jak ktoś jest za wprowadzaniem takich paszportów, to jest zwykły cymbał. Po prostu. Cymbał i już. I trzeba wtedy leczyć mózg. Bo nie można, trzeba wytępić tę ideologię paszportów, dyskryminacji sanitarnej, jakiejkolwiek innej ludzi. Wiemy przecież, że dyskryminacja w oparciu o kolor skóry, płeć, te wszystkie inne rzeczy, wyznanie, wiemy, że to jest złe, wiemy, do czego to w historii doprowadziło, ale magicznie myślimy, że dyskryminacja sanitarna jednak będzie spoko. Nie, nigdy to nie będzie spoko. Dyskryminacja jest zła i zawsze prowadzi do przemocy, do śmierci ludzi. Może nie szybko. I dlatego właśnie zostałem prepersem, bo jak zobaczyłem, że to naprawdę się dzieje, że to naprawdę jest możliwe, że wydawałoby się, że takie rzeczy nigdy nie przejdą, że wojsko będzie do siłowni przychodziło i zamykało je siłą. Liczyłem, że za mojego życia się to w Polsce już nie wydarzy, ale się wydarzyło. To stwierdziłem, dobra, trzeba być prepersem, trzeba mieć żywność, trzeba mieć broń, oczywiście tą, którą można kupić legalnie, czyli gaz na przykład, broń czarnoprochowa i tak dalej, batony tak zwane, czyli pały różnego typu. Nigdy nie wiesz. Oczywiście ja się zakładam z rzeczywistością i uważam, że ten koszt, który ja ponoszę, mając zapas soczewicy na 2 miesiące, albo mając zestaw gazu pieprzowego, żelowego, łzawiącego i tak dalej, albo jakieś tam pistoleciki i tak dalej, zakładam się i tak z rzeczywistością, że to się nie wydarzy, ale ten koszt mogę ponieść, czyli mogę stracić te pieniądze. No, na soczewicy i tak nie stracę, bo na bieżąco uzupełniam zapas, a to, co jest, to zjadam. Natomiast no, jest duża szansa, że tych gazów i tych batonów nigdy nie użyję. Nigdy tym nikomu nie przywalę. Mało tego, modlę się, żeby tak właśnie było. Żebym na starość, na łożu śmierci powiedział, ale fajnie, że nigdy tych rzeczy nie użyłem, że to były stracone pieniądze. Chciałbym właśnie, żeby tak było. Natomiast to jest taki zakład z rzeczywistością, że nawet jeśli jest ćwierć promila szans na to, to wolę to mieć, niż tego nie mieć. W razie czego. I tyle. Phil Konieczny fajnie powiedział, że powiedział swojemu wspólnikowi: stary, kupiłeś zegarek za 40 tysięcy, a żal ci 10 tysięcy, żeby się przygotować na najgorsze, gdyby się okazało, że twoje dzieci będą przymierać głodem. I to mi tak, wow, faktycznie, że to są rzeczy, o których się nie chce myśleć, bo one są przykre, smutne, stresujące i w dodatku mało prawdopodobne. Ale przygotować się zawsze warto, więc ja na preparing również wydaję pieniądze. Uwaga, uwaga, przypominam, że już niebawem otwieramy zapisy do naszej platformy Nowoczesna Firma. Jest to wyjątkowa platforma dla przedsiębiorców, w której mogą się zarówno edukować, jak i poznawać ze sobą oraz robić wspólne interesy. Zapraszam Cię na nowoczesnafirma.org, abyś zapisał się bądź zapisała na listę oczekujących. I już, na takie rzeczy wydaję pieniądze. Uważam, że jest to w miarę rozsądne, na pewno dużo bardziej rozsądne niż kiedyś. Napiszcie w komentarzach, na co Wy wydajecie pieniądze. Pewnie macie jeszcze jakieś ciekawe sposoby, niektóre pewnie są jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze mądrzejsze. Pewnie tak jest. Zachęcam Was do pobrania bonusowej serii 10 nagrań o 10 sposobach na zwiększenie sprzedaży w Twojej firmie. Wpadajcie też na sekretyspółek.pl po to, żeby poradzić sobie z nowym ładem. Jeżeli chcecie założyć swoją spółkę, to poniżej macie formularz. Pomożemy Wam w tym. A jeżeli chcecie się rozwijać, ekspertia.com.pl, nasze książki liczne, rozmaite, rozwojowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wyciągacie z tego jakieś wnioski. Absolutnie nie chciałem nikogo przekonać, żeby wydawał pieniądze w taki sam sposób. Chodzi o to, że te wydatki są wydatkami świadomymi, czyli że doszedłem do nich drogą edukacji, że warto wydawać w taki sposób, a nie w inny. I tę logikę Wam chciałem przedstawić po to, żebyście mogli wyciągnąć swoje wnioski na tej bazie i stworzyć swoją listę rozsądnego zarządzania finansami, czyli rozsądnego, mądrego
wydawania pieniędzy, czego Wam i sobie życzę, pozostając w kontakcie w każdy czwartek o 20 na tym kanale. Zdrowia i wolności. Wszystkiego dobrego. Cześć!